Kuń zawsze u nas miał bardzo szczególne miejsce. Kuń w każdej gazdówce, w każdej chałupie u nas to po prostu był tak przyjmowany bez mała jak najważniejszy członek rodziny. O niego się dbało od samego początku, kiedy się konia kupiło, przywiezło się chałupę. Kuń miał nawet swoje miejsce, bo przypatrzcie się, że na konie zawsze były oddzielne sopy. Nigdy konie nie stały ze świniami, z krowami i no oddzielne, bo to był kuń. On miał swoje miejsce w rodzinie, w historii, w całości naszego żywobycia tu na Podhalu. Obecność konia w lesie jest tak stara jak obecność gospodarki leśnej. Człowiek zawsze jechał do lasu koniem, nie szedł na piechotę. Jechał do lasu, bo z tego lasu coś przywoził. I albo to po prostu było jeżdżenie dla jakichś czynności gospodarskich, zbieranie drewna na opał czy ścinka drewna, czy też zwożenie siana z gór. I koń po prostu był nieodłącznym towarzyszem prac w lesie. Pombok te piękne hole nam stworzył, dał nam las. My tu też się znaleźli, ale do pomocy dał nam konia. Bo co by człowiek tu zrobił bez konia? Ten las piękny, fajny, ale trzeba tu w lesie gazdować, suche drzewa wyciągać, na budowę przyciągnąć i tak dalej. I cały czas kuń był z tym człowiekiem. A jakby się co jakaś przytrafiło temu kuniowi, to w chałupie był wielki smutek i żal, co ty będzie z tym kuniem. Człowiek, który używa konia do pracy w lesie, no musi o niego dbać i to jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby ten koń był zdolny do pracy. W związku z tym tutaj nie ma przewagi w wyzysku konia nad opieką nad nim. Jest równowaga między wykorzystaniem konia a dbałością o jego formę, jego kondycję. No bo jeżeli nie, to następnego dnia koń nie wyjdzie do lasu, bo nie będzie mógł. Tym koniem jeździliśmy w Sendej. Pierwsze na takie najważniejsze uroczystości, wesela, nie wesela, ale to była taka tylko radość i przyjemność. A następne dni to były robota w lesie, wyjazd na chole, kiedy się siedziało w sałasach. Nie było innej możliwości dotarcia czy poprawienia sałasu, wywiezienia desek, czy też redyk. W Sendej musiał być koń. Jak się stanęło na chwilę dychnąć albo coś, to zawsze temu koniowi pierwsze się o tym myślało, niech za koń coś i przegryzie, a my sobie siedniemy na chwilę, czy odepniemy drzewo, czy okrzesemy, a pierwsze się leciało przypiąć koniowi torbę, żeby ten koń chwileczkę dychnął, zajadł, bo my mamy czas, a on będzie za chwilę musiał dalej jeździć. Była to taka jakaś więź, tak się dobrze człowiek czuł tym koniem w lesie.